Witajcie, z tej strony Adrianna, witam Was serdecznie na moim kanale. Natomiast dziś możecie się na mnie troszeczkę pogniewać, dlatego że przedstawię Wam aż 30 moich kontrowersyjnych opinii, przez które możecie się na mnie obrazić. Jeżeli film Wam przypadnie do gustu, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie także, że w tym tygodniu filmy na moim kanale pojawiają się codziennie. Codziennie pojawia się także rozdanie na Instagramie. A dziś wygrać możecie paletę Nude marki Huda Beauty. Jest to jedna z moich ulubionych palet, mam nawet swoją. Często właśnie, gdy noszę te cienie, te dwa brokatowe cienie, to pytacie się mnie, skąd je mam. Jest to właśnie ta paleta. Więc jeżeli chcecie wygrać tę paletę, to wystarczy, że poświęcicie 3 sekundy, wystarczy mnie zaobserwować na Instagramie i polubić zdjęcie konkursowe. To tyle. Tak więc ja po filmie zapraszam Was na Instagrama i przechodzimy do moich kontrowersyjnych opinii. Ruszamy! Opinia numer 1. Prosciutto smakuje obrzydliwie i ma okropny zapach. 2. Stranger Things jest przereklamowane. 3. Uważam, że Coca-Cola Zero jest lepsza niż ta klasyczna. No dobra, może przesadzam, może nie jest lepsza, ale kiedy pije się ją długo, to tak naprawdę nie czuć różnicy między kolą Zero a klasyczną kolą. Śniadania w Macu są dużo lepsze niż klasyczna oferta McDonalda. W sensie Egg McMuffin, hello. To jest pyszne. Uważam, że muzyka Seleny Gomez jest dość nijaka, nudna i wszystkie piosenki są podobne do siebie. A sama Selena, mimo że jest przepiękna i przemiła, to nie jest tak utalentowana jak Billie, Miley czy Ariana. Mała przerwa techniczna, bo ktoś jakoś strasznie głośno leje wodę. Ludzie, szczególnie w internecie, są zbyt wrażliwi, biorą wszystko do siebie i mylą opinię z faktem. Wystarczy powiedzieć: uważam, że biały to najładniejszy kolor. A ludzie napiszą: co? Jak możesz tak mówić? Obrażasz w ten sposób inne osoby, które nie lubią białego. A może ktoś kiedyś miał wypadek i widzi wszystkie kolory, tylko nie białe? I jak ma się czuć, jak mówisz, że biały jest najładniejszym kolorem? W tych czasach cokolwiek nie powiecie w internecie, to kogoś obrazicie, nawet jeżeli jest to najbardziej neutralna wypowiedź. Nawet tą wypowiedzią teraz kogoś obraziłam. Druga część serii The Sims była najlepsza. Nie przyjmuję zażaleń od fanów jedynki, trójki albo czwórki. A najlepszym dodatkiem do Simsów wcale nie są zwierzaki, tylko 4 pory roku. Ludzie, pizza z ananasem jest pyszna! Pizza jest słona, ananas jest słodki, jest soczysty, to jest idealne połączenie. Tylko chodzi o to, że nie można brać szynki do tej pizzy, po prostu jecie ser i ananas. I to jest wtedy najlepsza pizza, bez tej szynki. To jest połączenie słodkiej rzeczy i słonej. Coś idealnego. Bardziej idealnego niż to serduszko, które próbuję zrobić. Horoskopy to kłamstwa i są pisane tak, żeby pasowały do życia każdego człowieka. Jeżeli w horoskopie będziemy mieli napisane: w tym tygodniu zdarzy się coś niespodziewanego, uważaj na przeciwności losu. Takie zdanie można przypisać do życia każdego człowieka. W każdym tygodniu w życiu każdego człowieka dzieje się coś niespodziewanego. Przewrócisz się na schodach i pomyślisz: o, horoskop miał rację. Kupisz ser w sklepie i okaże się, że jest przeterminowany i pomyślisz: horoskop miał rację. Do tego te horoskopy się wykluczają. W jednym horoskopie będzie napisane, żeby brać byka za rogi i nie bać się przeciwności losu, a w drugim będzie napisane: zostań w domu, bo zdarzy się coś złego. Dla mnie horoskopy to kłamstwo i uważam, że są niebezpieczne, jeżeli ktoś planuje budować swoje życie na podstawie tego, co przeczyta w horoskopie. Wegeburgery są lepsze niż mięsne. Najlepsza gra na świecie to Wiedźmin 3. Psy są znacznie ciekawsze niż koty, choć koty są bardziej memiczne. Uważam, że to strasznie słabe, że w Polsce nie ma opcji wege w McDonaldzie, mimo że praktycznie na całym świecie jest! Mała uwaga do wszystkich tych, którzy już chcieli pisać komentarz: nie, wyjęcie mięsa z burgera i zjedzenie bułek z sosem to nie jest wege opcja. Chodzi o to, że nie ma chociaż jednego wege kotleta, a nie, że możemy sobie zjeść bułkę. I jeszcze jedno, filet of fish to nie jest wege opcja. Choć w sumie pewnie nie ma tam za dużo tej ryby. Mirinda jest smaczniejsza niż Fanta. Sok pomidorowy piją tylko masochiści. Jak dla mnie, DC robi ciekawsze filmy niż Marvel. Góry są piękniejsze niż morze. Pizza bez sosów jest dużo smaczniejsza. Serio. Ja po prostu nie wyobrażałam sobie jeść pizzy bez sosu czosnkowego, a później zamówiłam bez i okazało się, że jest dużo lepsza. Bo czuć bardziej tę pizzę, a nie ten czosnkowy sos. Bo jak się nawali dużo sosu czosnkowego, to w sumie cała pizza smakuje jak plecek umazany w sosie czosnkowym. Pizza bez sosów jest spoko. Włoskie lody, o te, jak dla mnie mogłyby nie istnieć. W moim świecie mogłyby istnieć tylko lody na patyku albo lody kulkowe. Zawsze jak staram się do nich przekonać i biorę sobie włoskiego loda, to liżę go i myślę sobie:
A mogłam wziąć kulkowego. Niebieski to jest najpiękniejszy kolor świata. Kropka. Niebo jest niebieskie. Woda jest niebieska. Znaczy w sumie nie jest, jest przeźroczysta, ale wyobrażamy sobie ją jako niebieską. Niebieski jest najpiękniejszym kolorem, okej? Okay? Powiedzmy sobie to szczerze. To czarny, szary, różowy też jest spoko. Ale to niebieski rządzi. Angelina Jolie jest najpiękniejszą kobietą świata. Nie rozumiem mukbangów i uważam je za potencjalnie szkodliwe. Jeżeli ktoś na filmiku jest zdrową, normalną ilość jedzenia, to okej, okay, jakby spoko. Natomiast jak widzę filmiki, gdzie ktoś codziennie wstawia, jak je furę jedzenia, 10 hamburgerów, popija 5 litrami coli i zjada 10 ciastek, to jako osoba z zaburzeniami odżywiania wiem, że nie jest to zdrowy stosunek do jedzenia. Jest to straszne i jest to smutne, natomiast podejrzewam, że bardzo duża część z tych osób po nagraniu filmiku, po zjedzeniu tych szalonych ilości jedzenia, po prostu idzie do łazienki i je zwraca. Dlatego uważam, że takie hardkorowe mukbangi są szkodliwe i mogą po prostu prowadzić do zaburzeń odżywiania. A powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę mało kogo interesuje, jak ktoś je normalny obiad, albo banana, albo jedną czekoladę. Nie. Najwięcej wyświetleń mają filmiki, gdzie ktoś na przykład je miskę makaronu, albo 40 burgerów. Co najprawdopodobniej nie jest zdrowe dla psychiki osób nagrywających mukbangi i często mogą być to osoby z niezdrowym podejściem do jedzenia. Wiem, bo sama mam niezdrowe podejście do jedzenia, więc wiecie, mam taki radar. Iu, coś jest nie tak. Wolę treningi z Anią Lewandowską niż z Ewą Chodakowską. Uważam, że w smaku ryb jest coś obrzydliwego. Jakby, jak zawsze jem rybę, to mam poczucie, jakbym jadła jakąś istotę nie z tej planety. A to jest bardzo dziwne, bo na przykład lubię krewetki i kalmary, ale to one w sumie wyglądają bardziej jak nie z tej planety. Po prostu chciałam przez to powiedzieć, że mięso ryb jest dla mnie jakieś takie dziwne. Ale krewetkę bym zjadła. Uważam, że wszystkie owady i wszystkie robaki są obrzydliwe. No, może prócz pszczół, bo one mają takie fajne futerko, wyglądają urocze, jakby zawsze nosiły takie krótkie bolerko futerko. To tyczy się także motyli. Ludzie mówią, że motyle są ładne. Nie! Motyle nas tylko oszukują tymi pięknymi skrzydłami, ale tak naprawdę jest to po prostu obrzydliwy robak ze skrzydłami. No dobra, obrzydliwy owad, ale i tak jest obrzydliwy. Motyle i ich skrzydła mnie nie oszukają. Uważam, że Demi Lovato jest najbardziej utalentowaną gwiazdą z tej ery Disneya, ma po prostu przepiękny, przepotężny głos, ale jej piosenki mi się nie podobają. Są dla mnie nudne, podobne do siebie i jakieś takie mało interesujące. Zawsze jak słucham Ariany albo Miley, to mam takie wow. A jak słucham Demi, to mam takie okej, okay, to mogła być każda inna piosenka lecąca w radiu. Choć uwielbiam jej przekaz i charakter, ale jeżeli chodzi o muzykę, to tak blech. Kontrowersyjna opinia numer 28. Uważam, że Nutella wcale nie jest taka dobra. Jest za słodka, nie wyobrażałabym sobie zjeść całego słoika Nutelli, do tego dla mnie smakuje trochę tak tłusto, jest jak taki wyrób czekoladopodobny. Co dziwnego, na kanapce lubię, ale to też tak, raz na rok, nie codziennie. Kontrowersyjna opinia numer 29. Uważam, że polskie naleśniki są smaczniejsze niż amerykańskie pancake'i. Są lżejsze, nie czuję się przez nie taka zapchana i można włożyć co się chce do środka, zwinąć w rulonik, wziąć i jeść tak. Nie wiem, czy ktoś prócz mnie je tak naleśnika, ale to jest naprawdę spoko. I kontrowersyjna opinia numer 30. Uważam, że gorzka, zimna kawa bez mleka z kostkami lodu jest idealna. Wszystkie inne odpowiedniki kawy z cukrem, z mlekiem na ciepło. Nie. Tylko ta kawa, o której mówiłam. Choć Patryk mówił mi, że smakuje beznadziejnie jak wypłuczyny i zajzajer. Czymkolwiek zajzajer jest. Tak, to już są moje wszystkie kontrowersyjne opinie. Napiszcie jakąś swoją kontrowersyjną opinię. Zostawcie kciuka w górę i koniecznie zajrzyjcie na Instagrama. Weźcie udział w rozdaniu, to tylko 3 sekundy, a możecie wygrać paletkę Huda Beauty. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Pa, pa, pa!